Krew, flaki, umarlaki. To moja codzienność. Kim jestem? Jestem czyścicielem. Czyściciel miejsc likwidacji jest stosunkowo nowym zawodem. Jak wiadomo, apokalipsa zombie może nadejść w każdym momencie. Dlatego sprzątacz to bardzo przyszłościowa profesja. Przede wszystkim jestem w stałym kontakcie z robicielem zombie. I warto dodać, że nienormowany czas pracy oraz nocne zmiany to w tej branży zupełny standard. Co dokładnie robię? Oceniam stan zniszczeń, sprzątam, czyszczę, usuwam wszelkie ślady obecności nieumarłych, a na koniec sporządzam szczegółowy raport z mojej pracy. Sprzątacz to wymagający i dość niebezpieczny zawód. Jeśli tropiciel nie był precyzyjny, może się zdarzyć, że to coś jednak nie zginęło. To ryzykowne, ale bardzo opłacalne zajęcie. A jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać pracę? Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odporność na stres, sprawność fizyczna. To najczęściej oczekiwane przez pracodawców cechy. Wymagania w zawodzie nie są wysokie, dlatego warto przemyśleć karierę w tej branży, nawet jeśli nie mamy dużego doświadczenia. A więcej na temat pracy czyściciela dowiesz się z naszego artykułu, do którego link znajduje się w opisie. It's a beautiful day.